odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. W centrum katechezy znajduje się przede wszystkim osoba. Jezus Chrystus z Nazaretu, jednorodzony Syn Ojca, który cierpiał i umarł za nas, który teraz, ponieważ zmartwychwstał, żyje z nami na zawsze. Katechizować to odkrywać w osobie Jezusa Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, który w Nim się wypełni. To dążyć do zrozumienia znaczenia czynów i słów Chrystusa oraz znaków dokonywanych przez Niego. Celem katechezy jest doprowadzenie do komunii z Jezusem Chrystusem, bo tylko On sam może prowadzić do miłości Ojca w Duchu Świętym i uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej. Tak więc Jezus Chrystus, Słowo, które stało się ciałem, człowiek do ludzi posłany, mówi Słowa Boże oraz spełnia zbawcze dzieła, które Ojciec mu dał do wykonania. Mam na imię Ola, mam 17 lat i chciałabym dzisiaj powiedzieć, jak Jezus Chrystus działa w moim życiu. Mam 7 rodzeństwa, jestem najstarsza i widzę w moim życiu, że Jezus codziennie troszczy się o naszą rodzinę. Moi rodzice stracili pracę i jak codziennie mówię chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to mówię to naprawdę z głębi serca, bo naprawdę Jezus Chrystus zabezpiecza całe nasze życie. I nie potrzebuję już pokładać w niczym innym jakiejś nadziei, bo On jest tym wszystkim, który mi daje szczęście. I też chciałam powiedzieć, że nie zawsze tak było. Miałam taki okres w życiu, że zbuntowałam się i nie akceptowałam tego krzyża w sumie, który mam. I stwierdziłam, że sama sobie poradzę w życiu. To było kilka lat temu. Stwierdziłam, że Pan nie jest w ogóle niczego niepotrzebny. Mogę sobie wszystko sama ciułać, że tak powiem. No i troszkę się zawiodłam. Domu, że w ogóle już straciłam sens swojego życia w ogóle. Nie chciałam się w ogóle, zawaliłam całkowicie szkołę w ogóle. Nic mi się nie chciało, miałam wszystko daleko gdzieś. Jezus Chrystus mnie wydobył z tego. I ja mu zawdzięczam to, że teraz jestem w wspólnocie, jestem z Holi, jestem blisko Niego i to dzięki Jego Słowu tak naprawdę. Dzięki słuchaniu Jego Słowa. Po prostu w końcu się złamałam i stwierdziłam, że oddaję mu chwałę, jednak to wszystko mi się nie udało i te całe moje plany były do niczego. I poszłam do spowiedzi i w ogóle byłam zdziwiona, że On mi wybaczył te wszystkie moje grzechy. Ja naprawdę byłam wtedy tak egoistyczna, i w ogóle byłam egoistą, nadal jestem, ale ja wtedy byłam jeszcze gorsza. W ogóle byłam tak zdziwiona, kiedy ksiądz konfesjonalny mi zrobił znak krzyża i co, to już? Tak wszystko? Nagle? Poczułam wtedy taką miłość w sercu i naprawdę moje serce się wypełniło tą miłością i no, nadal tak jest i chciałabym, żeby tak było do końca życia. Dzięki. Okazało się, że jestem chory na rakowinę. Później wysłano mnie do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie przeżyłem operację 10 czy 11 godzin. Później tydzień spałem. Wiem, że wtedy, gdy poszedłem do tego okulisty, trafiłem przypadkiem. To, że przeżyłem tę operację, było cudem, bo nowotwór położony w takim miejscu, z tyłu głowy, gdzie w każdej chwili mógłbym przestać oddychać, a on nie wiedział, czy siedzę, czy leżę, tak
wtedy też traciłem bardzo dużo z tego, co miałem, czyli sport, to na oka wszystko tak dobrze szło. Wszystko to się tak jakoś urwało. I mimo tego, że ja przeżyłem, a kolega z tego samego bloku też chorował na nowotwór, nie udało mu się przeżyć, nie zrozumiałem tego. I w zasadzie to obraziłem się na Pana Boga, jak byłem gdzieś w kościele, to byłem przez jakiś czas, ale gdzieś wszystko wychodziło tak, że On mi po prostu te rzeczy, które tak bardzo kochałem, to co było dla mnie najważniejsze, pozabierał. I trwało to tak już długo, ponad 10 lat. I skończyłem szkołę podstawową, później średnią studium. I otrzymałem taką propozycję, żeby pracy w domu pomocy społecznej. I przyjąłem to. I będąc właśnie tam, kierownik pierwszego dnia poprowadził mnie po tym domu, po tych piętrach, gdzie ludzie byli, no różnie. Na osoby starsze, na górze tacy niepełnosprawni, którzy sobie chodzili. Ale najbardziej to uderzyło mnie to takich ludzi, którzy po prostu całe życie tam gdzieś Pan właśnie tak w moim sercu, może nie płakałem wtedy, ale w sercu jakieś czułem takie, no taki smutek, taki płacz. I wtedy właśnie zrozumiałem, że te moje wszystkie takie problemy różne, że strata, czy tutaj ze sportem, taki żyłem, kolega albo nie przeżył, a wśród tych niepełnosprawnych zacząłem się jakoś odnajdować, bo moje problemy stały się nagle takie błahe, niepotrzebne, głupie. Po prostu, nawet no, tak po prostu mówiąc, poczułem się w pewien sposób idiotą i zacząłem pracować. Zacząłem różne rzeczy, nawet takie proste, pomagając im w prostych rzeczach, czy ustawienie jakichś tam telewizora, czy jakichś takich różnych prostych rzeczy, czy zabierając na różne wycieczki, czy rowerowe, czy takie. Gdzieś po prostu tam się odnalazłem. A mnie po prostu Pan odnalazł. Widzę właśnie w swoim życiu, bo też należę w tej chwili do neokatechumenatu. Też udało mi się chodzić na pielgrzymki, gdzie wcześniej w siebie nie wierzyłem. I właśnie teraz pracuję 11 lat i z każdym rokiem zaczynam odkrywać, że właśnie wśród tych ludzi jest taka wartość, że dążenie do jakichś takich wartości materialnych, czy dążenie, nie udało mi się też ukończyć jakichś studiów, co było też jakimś moim marzeniem, ale właśnie to, że wtedy, gdy straciłem takie różne rzeczy w szkole podstawowej, czy możliwość takiej nauki, która szła mi bardzo dobrze, czy tych sportów, czy też kontakty jakieś może towarzyskie bardziej, bo wcześniej miałem długie włosy, wtedy na chwilę od razu zostałem krótkie, wtedy nie było to modne. W tym wszystkim zacząłem właśnie zauważyć, że jest to taki jakiś krzyż, który Pan dał, ofiarował po to, żebym te osoby takie niepełnosprawne rozumiał, żebym im potrafił pomagać, żeby może inaczej to się wszystko potoczyło, może bym ich nie spotkał. Też tak udało mi się też pójść, żeby chłopcy poszli ze mną na pielgrzymkę, też było bardzo dobrym sukcesem. I to wszystko jakoś zaczęło przybliżać mnie do Pana Boga. Wśród nich właśnie go zauważyłem. Tam mnie Pan odnalazł. W skrócie to wszystko. I chciałem Wam też powiedzieć, że jeżeli jakieś takie właśnie problemy macie, czy coś, może warto poszukać pomocy takim niepełnosprawnym osobom. Chciałbym to też Was zachęcić. Dziękuję. Dziękujemy za te świadectwa, które ukazują nam realność obecności Boga w naszym życiu. Czasami w tym codziennym zabieganiu, nawet jak słyszeliśmy, przeżywając w jakiś sposób więź z Bogiem, nawet będąc na liturgii, na modlitwie, możemy nie spotkać go, nie przeżyć.
ciało jest dziś ciałem. I trzeba właśnie może tragicznych wydarzeń, a może mniej, które otworzą nam na nowo oczy naszej duszy, by zobaczyć, że ten Bóg nie jest odległy, że nie jest tylko stwórcą nieba i ziemi, człowieka, nie pozostawił go samemu sobie, ale jest tu i teraz. Przeżywam okres adwentu, czas oczekiwania na liturgiczne przeżycie tajemnicy wcielenia Bożego. Myśląc o tym i przygotowując się na te święta Bożego Narodzenia, myślimy także o innym adwencie, tym, który nastąpi na końcu wieków, kiedy przyjdzie On w chwale. Dzielenia się tą radością z jego spotkania z nim.